Siema wszystkim. Dzisiaj rozpakujemy paczuchę od Krzyśka z kanału Fanpalm, nie? Kupimy od niego kilka rzeczy. Tu jest mikrofon, tam się kłaniam oczywiście. No tu jest paczucha. Zaraz będziemy je rozpakowywać. Zobaczymy, co ciekawego przysłał. Jak pakował, jak to wygląda. No rzeczy są ciekawe na pewno. To egzotyki, no. Tak z zewnątrz zapakowana, tu jakaś dziura, prawdopodobnie zrobiona przez kurierów. Więc rozpakowujemy. Gdzie on to zrobi? Co zrobi? Albo tam cytrusa połamy, cytryny poobrywam. Jeszcze od Krzyśka nie kupowałem. Pierwszy raz od niego kupuję. A na pewno się nie skończy na tym razie. On ma dość dużo ciekawych roślin. W ogóle polecam jego kanał. Oczywiście nie prosił mnie o to, ale jest fajnym gościem. Naprawdę ciekawy roślinnik, kto bardzo lubi tego typu rzeczy, to polecam. Warto. O tak to właśnie wygląda. Banany, kolokazje, alokazje. To jest ten zestaw. Fajnie on robi właśnie. Ja już nie jeden film oglądałem, że robi konstrukcję drewnianą, na której właśnie wszystko umieszcza. I dzięki temu jest stabilniejszy karton, nic tak bardzo się nie poniszczy, tak? To bezpieczniejsze te rośliny na pewno. Więc tak, zaczynamy tu rozbierać to. Czyli dzisiaj taki mały opening paczki robimy. To jest alokazja odora. Fajna roślinka, nawet spora. Na zdjęciach, jak oglądałem zdjęcia, co mi wysyłał, wyglądało to na mniejsze. Odkładam na bok, później przystawię tutaj. Następne, prawdopodobnie balbisiana. Nie będę szukał, ale wygląda mi na musa balbisiany. Bananowiec. Dzika odmiana. Czyli taki przodek bananu dosłownie. Tak wygląda bananik. Musa balbisianka. Następna sztuka to jest kolokazja gigantea. I to widzę bardzo ładna. Bardzo wysoka. Nie widzę ulotki, ale tutaj zawieszki z napisem, z opisem gatunku, ale to jest prawdopodobnie kolokazja gigantea. Przynajmniej tak wygląda. Będę szukał tego. Tylko z tego, co pamiętam, co zamawiałem, to po liściach poznaję, że to jest to. Następna roślinka to jest... Są dwie. Wrzucone razem. To jest Sikimensis, czyli Musa Sikimensis Bengal Tiger. Ekstra liście. On ma liście o wiele ładniejsze ma liście niż zwykły Red Tiger, czyli Sikimensis Giant. Też nie ma takich dużych liści. Znaczy tych dużych, takich ładnych liści. Ten ma bardzo ładne liście i bardzo ładna sadzonka. Czyli Bengalek. Sikimensis Bengal Tiger. W sumie postawię na dole. Już się też miejsce nie ma. Następna roślinka to jest Musella Lasiocarpa. Ładna. Już spora sztuka. Czyli banan. Chiński. Stój w obuzie. Kolejna roślinka to jest bardzo fajna, ciekawa roślina oczywiście. A sorry to jest balbisiana.
Widzę, że to jest balbisiana, bo ma białe, jasne takie, znaczy białe, żółty pieniek ma i lekko żółtawe liście. To jest balbisiana, tam to była jednak velutina, bo jeszcze miała być velutina. Czyli cztery banany, cztery aroidy zostały przeze mnie zakupione. Następna roślinka to jest Colocasia blacksteam. Ładne, jasne liście, bardzo wysoko wypuszcza te listki, tak, bardzo fajnie wygląda. Nawet do 2 metrów potrafi wysunąć takiego liścia na takim długim odnóżu, tak, na tej długiej łodyżce liściowej. Więc za takie sadzonki zakupiłem 2. To jest właśnie jedna sztuka Colocasia blacksteam i tu jest druga, trochę większa Colocasia blacksteam. No i to jest jeszcze małe, a ona ma 0,5 metra. Mówię, nawet do 2 metrów potrafi wysunąć takiego liścia. Zobaczymy w sezonie, jak będzie rosło. Tych odmian jeszcze nie miałem. Znaczy, tak wygląda puste. Więc mówię, jest dobre pakowanie. Krzysia fajnie to robi. Polecam jak najbardziej, jak ktoś chce kupować od niego rośliny. Karton niepotrzebny. Teraz tak, zaczniemy od... Oczywiście ja to nie jestem w kościołowym ubraniu, nie? Zwykłe podwórkowe, no to trzeba robić, a nie odpoczywać, jest przy czym. Spakujemy to, te cudeńka. Fajnie się budzi wszystko do życia. Nie wiem, czy będziecie widzieć, o, pomarańcza kwitnie. Jako ostatnia już nic nie kwitnie z cytrusów, tylko pomarańcza została. Ona tylko kwitnie. Tu cytryny już są małe, zawiązki. Jeszcze tam widzę, jakieś kwiatki na cytrynach są. Kolejne, bo to już jest drugie jej kwitnienie. Ale nie ma... Nie ma ten... Owoce już się tworzy po prostu. Limonella też już przekwitła. I mandarynka tu w ogóle przekwitła bardzo. Za to, o, widać teraz dokładnie. Sorry, jakie figi ładne są. Figi są piękne, limonka, kafir też będzie miała kilka owoców. Ale najważniejsze dla mnie to jest to, żeby były z niej liście pożyteczne. To jest najfajniejsze w tej limonce. Te jadalne liście, no są niesamowite. Ciężka jest do uprawy trochę, bo trzeba jednak mieć jakiśkolwiek, nie wiem, ciepłej oranżerii. Oranżerii znaczy, czy jakiegoś, nie wiem, czegoś zadaszonego, przeszklonego. Pomieszczenia jakiegoś, bo... Ona uwielbia słońce i ciepło. Latem musi być te 30 stopni. Przecież się cały czas. Tak wygląda jedna sztuka. Colocasia blacksteam. No mówię, to już jest jak nie 60 cm, to 50 na pewno. Ale myślę, że jest około 60 cm. Ona potrafi, to jest mały listek. Liście potrafią mieć od około metru średnicy na wysokości 2 metrów. Blacksteam. To jest jedna sztuka blacksteam. Może o pomarańcze zaczepię tego liścia. Nie da się. Łobuz walczy ze mną tutaj. Następny cudak to jest druga sztuka blacksteam, bo podoba mi się strasznie ta kolokazja. Jeszcze nie miałem w ogóle. Nigdy nie miałem tej kolokazji. To są nowe dwie rośliny. Całkowicie nowe. Gazeta to mogę trochę teraz rozerwać. Krzychu, starałeś się. Nie wiem, czy to kiedyś obejrzysz. Może będziesz miał czas, to obejrzysz, bo z tego co wiem, ty tam czasu to prawie w ogóle nie masz. Bo moja kolekcja roślin egzotycznych i niektórych chłopaków w porównaniu do twojej, ty są pikusie. Ty te naprawdę swoje tunele, folie, szklarnie masz konkretne z polami bananowymi i tak dalej. Więc to jest u ciebie fajnie. To jest druga sztuka właśnie od Krzysia. Blacksteam. Ta jest mniejsza. Stój. Z takich odmian, których nie miałem, właśnie kontynuujemy, bo tamtego nie miałem. Inaczej. Lećmy z kolokazjami.
Czyli tak, kolokazje, no dobra. Kolokazje miałem jednak, ale chcę kolokazje wam pokazać wszystkie najpierw. Tą kolokazję miałem. To jest zwykła kolokazja gigantea. Spore liście, wysoka roślina. Do metra, nawet półtory na pewno. Metr na pewno, półtory możliwe, że też by osiągła. Już osiągnęła. Kolokazja gigantea. Nie wiem, czy tu będzie widać, czy nie widać. Więc kolokazja gigantea. Może ja trochę obniżę teraz aparat. Kolokazja gigantea jako trzecia roślina. Zamówiłem w sumie ogólnie 8 od Krzyśka. Żywe. I alokazja odora. Z tych roślin strzałkowych, strzałkolistnych, ta jako jedyna jest na pniu. Wytwarza pień. Tamte są bulwami. To jest odora. Więc tyle z aroidów. Czyli kolokazja, alokazja. Dwie kolokazje Black Steam, jedna kolokazja gigantea plus alokazja odora. Nie wiem, czy to widać, zaraz obniżę. Pokażę wszystkie w rozpakowaniu. To jest musa velutina, tak? Pewnie, że tak. Velutina. To jest musa velutina jednak. Chyba bananowiec, który najszybciej kwitnie ze wszystkich bananowców, które są tak najpopularniej dostępne. On, ten banan potrafi osiągnąć kwiat i owoc w ciągu jednego sezonu. Więc jak się go, taką sadzonkę teraz jak mam, to myślę, że na jesień, zimą, na wiosnę na 100% będę miał już owoce. Czyli przez 12 miesięcy bite już będzie miał owoce. Owoce są jego różowe, 5-7 może centymetrowe długości, dość pękate, grube. W smaku podobne do banana zwykłego, chociaż ja jeszcze nie miałem. Tego bananowca miałem kiedyś, ale dwa razy miałem tego bananowca. I dwa razy mi padł, ale teraz będę chciał inaczej go trochę zimować, inaczej uprawiać, więc powinien przeżyć. Następny banan, którego miałem, a z własnej głupoty zabiłem, bo kurczę zapomniałem wcześniej wykopać, a wykopałem już jak była ziemia mokra, a one nienawidzą wody zimą. To jest Musella sucharka, a ten banan jest bardzo fajny, ciekawy. No i musiałem go mieć. Nie było opcji, żeby nie. Nie jest drogi. I sobie go od Krzyśka kupiłem. Muselka nawet spora już. Ładny kolorek. Czerwony. To jest jako następny banan. I dwa banany nowe. Tych jeszcze nie miałem. Ani razu. Czyli jest w sumie 4 rośliny, które miałem. Tak, 4, które miałem i... Nie, 3, które miałem. 3 rośliny, które miałem, 4, których nie miałem. Tylko, że jedną sztukę kupiłem podwójnie. Więc to jest taki banan, którego właśnie nie miałem jako pierwszy z bananów. To jest musa balbisiana. To jest chyba zwykła balbisiana. Zobaczę. Hopla. Tak, to jest zwykła balbisiana. Musa balbisiana zwykła.
wysoki banan o takich wąskich, długich liściach. Inny niż ten oczywiście, nie? Te banany są inne. Basio ma trochę inny układ liści, ten ma inny. Zobaczymy, jak będzie to rosło. I ostatni, najdroższy ze wszystkich tych, które tutaj są, roślin. Najcenniejszy. Rzadko dostępny, chociaż już teraz częściej go można dostać. I zawsze praktycznie się takie małe sadzonki dostaje. Naprawdę duże sadzonki są albo bardzo drogie, że naprawdę szkoda trochę kasy na takie rośliny, albo ich w ogóle nie ma. Małe się wyprzedają dość szybko. Ja się załapałem na ostatnią sztukę, bo już Krzysiek nie miał, to była ostatnia. Zostawił mi. Znaczy zostawił, w sumie znalazł, bo on już nie miał, to wydłubał po prostu gdzieś tam. Od razu mówiłem, że biorę jak tak. Widać, że dopiero był odrost odcinany. Jest na pewno nieukorzeniony, bo o tym z nim rozmawiałem, że ja sobie ukorzenię, te banany się szybko ukorzeniają, więc wystarczy odciąć. Jak ma kilka korzonków, wystarczy. Mówię, wyślij mi na moją odpowiedzialność. Ja sobie spokojnie ją ukorzenię. Więc widać, że on dopiero jest odcinany. To jest tak jakby od boku. Tu był główny banan. W tym miejscu był główny banan. Tutaj od boku został odcięty. I widać, że nawet są te młode półlistki, te tak zwane przedliścia, wypustki liściowe. To jest prawdziwy pierwszy właściwy liść tego banana. I tu jeszcze nie wiem, czy można zaliczyć go do właściwego, bo wcześniej to właśnie wychodzą takie małe wypustki liściowe. Więc to jest, tak naprawdę jeszcze nie ukorzeniony, na pewno banan. On tu idzie na półeczkę, na pewno do szklarni. Bengal Tiger. Piękny banan. Cieszę się, że kupiłem tę odmianę. Więc tyle z tych odmian, z trypaczki. Ułożę je teraz to fajnie. Trochę nierówno tu w szklarni mam. Są skubane stać małe doniczki. Dobra, teraz wam to pokażę na szybko.